Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program specjalny z cyklu Musisz to wiedzieć. Z nami dziś fantastyczni ludzie, dobrzy Polacy, pan Marcin Karliński ze Stowarzyszenia imienia Świętego Michała oraz pan Krzysztof Dąbkowski, polski przedsiębiorca, bezczelnie okradziony przez obcy kapitał przy współudziale aparatu państwa polskiego. Ludzie, którzy odważyli się podzielić informacjami z nami, żeby nas chronić, żebyśmy wiedzieli, jakie numery na Polakach są w tej chwili odgrywane. Afera Skok Wołomin z syndykiem Kochańskim to taka afera, o której nie chcą mówić najbardziej z wojowniczych, wojowników, nawet antysystemowego podziemia informacyjnego dziennikarze, bo najprawdopodobniej ich koledzy współuczestniczyli w okradaniu nas, społeczeństwa, na 10 miliardów złotych, choć w tej chwili to już kwota może być troszkę nawet większa. Panowie, zanim może przejdziemy do szokującej informacji dziś od pana Krzysztofa, oglądajcie, bo dotyczy wielu z was. Chciałbym oddać głos panu Marcinowi Karlińskiemu. Nasi widzowie domagają się, mam nadzieję, nie tylko ze względu na to, że afera Skok stała się już takim swoistym serialem sensacyjnym i ludzie domagają się następnego odcinka, ale być może, że domagają się z wysokich pobudek, iż miało się coś wydarzyć 8 sierpnia. Oddaję panu głos, niech pan na początek opowie nam, co dalej z aferą się wydarzyło. Wydarzył się taki kolejny spektakl tej farsy w zasadzie prawniczej, która się w trakcie trwania tej afery odbywa, bo wspomniałem kiedyś, nie wiem, czy już u państwa w tym kanale, czy w jakimś innym kanale, równie niszowym, jak się decydentom marzy o tym, żeby to był niszowy kanał, bo tylko taki ma prawo mówić o aferze Skok Wołomin. Wspomniałem o fakcie, który mnie zaskoczył. Bo poważni dziennikarze zajmują się tylko poważnymi aferami na 5 milionów na przykład, albo 10 milionów, poważnie, a 10 miliardów to już nie. Poważni dziennikarze wierzą w ten scenariusz, który został napisany do afery Skok Wołomin, do jej zakończenia, do tego ostatniego aktu, którym jest postępowanie upadłościowe, bardzo ważnego aktu, w którym jest możliwość zatarcia śladów po tym gigantycznym przestępstwie Skoku Stulecia i zarobienia jeszcze dodatkowo na tym skoku, bo to o to tak naprawdę chodzi. Dobrze, ale wróćmy do... Wracając do tego, co się miało wydarzyć, ten ostatni spektakl, wydaje się taki finałowy, popisowy numer. To klepnięcie, mówiąc w języku kolokwialnym, prawniczym, klepnięcie tak zwanego odstąpienia od przetargu na sprzedaż Skok Wołomin. Czyli żaden bank już nie kupi masy upadłościowej. Jeżeli, choć teoretycznie może. Jeżeli sąd w osobie tego jednego młodego sędziego, pana Cezarego Zaleskiego, zaakceptuje tą decyzję Rady Wierzycieli odstąpienia od przetargu, nie nastąpi reasumpcja tej decyzji sądu. Ona zawsze może nastąpić, bo może minister sprawiedliwości na przykład odwołać przewodniczącego wydziału, tak jak to trzykrotnie był powoływany nowy sędzia w tym postępowaniu i może tą decyzję cofnąć, bo to nie żadna decyzja sądu, to jest decyzja jednego człowieka, który literalnie akceptuje decyzję Rady Wierzycieli i postanawia swoim postanowieniem niepodważalnym, niepodlegającym apelacji, że odstępujemy od sprzedaży Skoku Wołomin z przetargu, czyli odstępujemy od wyceny i odstępujemy od realnej windykacji tych wyłudzonych kredytów przez niezależną instytucję będącą pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a nie przypadkowe, szemrane firmy windykacyjne. Ale my spodziewamy się tego złego scenariusza. Masę upadłościową kupią szemrane firmy. W związku z tym ci wszyscy, którzy powierzyli swoje pieniądze Skokowi Wołomin, tych pieniędzy nigdy nie odzyskają. Bo jeszcze by była szansa, gdyby kupił to bank, tak? Przede wszystkim, gdyby kupił to bank, byłaby szansa odzyskania, tak jak w zamyśle każdej upadłości jest, jak największej ilości środków w celu zaspokojenia większości wierzycieli.
czyli w celu zaspokojenia tych, którzy zostali z pieniędzmi powyżej gwarancji BFG, tak jak my, członkowie stowarzyszenia, te 800 osób, ale również tych wszystkich z Państwa, wszystkich klientów banków w Polsce, którzy do tej upadłości dopłacili z kosztów tych Rozumiem. Banków. Czyli potwierdził Pan to, że rozpaczliwie walcząc o pieniądze, które były dorobkiem Waszego życia, liczyliście na to, że bank to kupi? Liczyliśmy na to, że prawo będzie respektowane, tak jak w tych upadłościach, które miały miejsce, zawsze dochodziło do sprzedaży w przetargu, w którymś z kolei przetargu. Bo taki był interes wynikający z prawa, z ustawy prawo, z prawo upadłościowe, który chroni klientów banków przed przekrętami. Ta legalna wycena, wystawienie tego na rynek jest warunkiem, żeby odzyskać jak najwięcej w przypadku upadłości banku. Tu ten warunek nie ma prawa być spełniony, bo od początku tego postępowania ono się toczy nie w interesie większości wierzycieli, tylko w interesie grupy przestępczej. Tak to wygląda, rzeczywiście. Tak to wygląda. Tylko i wyłącznie. Panie Marcinie, z racji tego, że lata całe walczyliście z systemem, wierząc w moc składania pism, ja znam takich ludzi, którzy uważają, że polityka to się załatwia donosem do prokuratury. Ja cały czas mówiłem, polityka tylko i wyłącznie może zmusić, załatwić opinią publiczną. W końcu dorośliście do takiego poglądu, że trzeba tę waszą działalność i całą aferę nagłaśniać. Robiliśmy to od początku. Robiliście to od początku? Tak, robiliśmy to od początku, tylko od samego początku, tylko że scenariusz jest taki, że w momencie, kiedy jeszcze byliśmy niegroźni dla interesów polityków, mówię o grupie przestępczej, no ale mówię, ta grupa przestępcza to tak naprawdę finansowanie polityki w Polsce. Czyli bo te pieniądze, które wyprowadzone są w ogromnej skali, one nie zniknęły nigdzie. Myśmy tą aferę nagłaśniali od początku. W mediach, można spojrzeć w internet, w jakich kanałach występowaliśmy. To było na etapie, tylko że zostaliśmy wycięci w pewnym momencie, jak przeszli na ręczne sterowanie, że aferę już zakańczamy. Nie można tym ludziom dawać głosu, bo nas skompromitują. Nie, bo tam, tak jak sobie wymyślili najbardziej mainstreamowi dziennikarze, tam po prostu nic nie ma, tam wszystko ukradło w USI i tam żaden bank nigdy nie przestąpi i niczego nie... Taka była od początku narracja, bo ona była jedynie słuszna. Myśli pan, że ta bajka, że WSI to jest skuteczne usprawiedliwienie dla prawdziwych złodziei, że opinia publiczna powie, a no tak, w WSI nie możemy nic zrobić? Tak, to jest bajka medialna. Dokładnie braliśmy udział z ludźmi, którzy scenariusz tej bajki pisali. Wspominałem tutaj u Państwa chyba w programie, że naprawdę od początku 2015 roku, to 4 lata blisko temu, spotykaliśmy się z głównym weryfikatorem, czyli szefem komisji weryfikacyjnej w WSI i on nas na tyle wesanki wsadzał. On nam ten scenariusz przedstawiał, potem się okazuje, w czyim interesie. No dobrze. Może ktoś pomyśleć albo wykorzystać, że no tak, niby tacy poszkodowani, ale chronią WSI, bo mówią, że to nie WSI, że to politycy. No to, bo spotkałem się z taką opinią gdzieś tam w jakimś wrednym komentarzu, którego nick, pseudonim tego autora komentarza, często dziwne komentarze pisał, więc raczej stawiam, że to był ktoś właśnie z takich wichrzycieli związanych z politykami czy z tak zwanymi służbami. Ale w związku z tym mam do Pana pytanie. Ma Pan dość dużą wiedzę, jeżeli chodzi o przepisy prawa polskiego. Czy to WSI, to ono ma jakichś nadzorców, jakiś minister nad tym jest, jakiś premier nad tym jest? Czy to jest jakaś organizacja, która działa samopas? No, oczywiste, że ma nadzorców, przede wszystkim WSI już nie istnieje, istnieje SKW, czy tam tak, ale to ci ludzie poprzychodzi. Ten wątek z WSI był bardzo mądrze był tutaj wymyślony przez organizatorów tej afery,
No bo wprowadza się... Nawet mówienie WSI, czyli używanie tak. nazwy organizacji, pierwsze, która już nie istnieje. Nie ma możliwości potem, jeżeli będziemy cały czas tą narrację rozwijać, że to WSI, które zabija, likwiduje i tak dalej, te pieniądze stamtąd ukradło, wyprowadziło na Cypr, tak jak nam to chociażby senator Bierecki przedstawiał, czy pan Macierewicz, czy wszyscy politycy, bo PO również, zespół parlamentarny PO, który się zajmował aferą Skok Wołomin, również nie zająknął się na ten temat, przyjął te listy, o które pan prosił z dobrodziejstwem inwentarza. Mieliśmy przesłuchanie przed tym zespołem pod koniec 2017 roku, którym już wycena Skok Wołomin była jasna. Nie kiwnęli palcem w tej sprawie. To jest sprawa, która dotyczy całej elity politycznej w Polsce i bardzo różnych opcji, różnych partii. Wszystkich, tak, na różnym etapie ich funkcjonowania, bo trwała 15 lat, tak jak działalność Skoku Wołomin. I najbardziej korzystne było wymyślenie takiego scenariusza, w którym ten gniew opinii publicznej zostanie gdzieś tam skanalizowany. Od razu dostaniemy zabezpieczenie, że legalnie tej sprawy nie rozwiążemy, bo wszyscy wokół tej sprawy krzyczyli, że nic w tej sprawie się nie da zrobić, nic tam nie ma, wszystko zostało ukradzione. To WSI było bardzo korzystne nagle, ekonomicznie. Tak, nagle okazuje się, że ministrowie w Polsce nie mają mocy, premierzy nie mają mocy, prezesi największych partii nie mają mocy. Unia Europejska nawet nie narzuciła im jakichś takich rygorów, że nie ruszajcie sprawy Skok, bo my tu się na was pogniewamy i wam obetniemy jakieś dotacje. Czyli jakby dla polityków polskich z Platformy, z PiS-u, nie ma żadnych ograniczeń, żeby się tą sprawą zajęli i zdyscyplinowali, choćby to były służby, zdyscyplinowali odpowiednie osoby do skutecznego zadośćuczynienia i wyjaśnienia tej afery. A tu się okazuje, że politycy mają niemoc. Nikt im nie zabrania, ale oni nie chcą tego dotykać. Nie chcą, to było tak zaplanowane, proszę zwrócić uwagę, że naprawdę to jest cud, że to postępowanie upadłościowe jeszcze weszło przed dawną jurysdykcję prawa upadłościowego, bo gdyby Skok Wołomin upadł rok później, już by nie weszło. Tylko opóźnienie w wprowadzeniu tego prawa spowodowało, że cokolwiek możemy wiedzieć na ten temat. To po pierwsze, oni się nie spodziewali w ogóle, że ktokolwiek się trafi. Po drugiej stronie tych wierzycieli, którzy muszą w tym postępowaniu upadłościowym funkcjonować. Bo... No, że jesteście taką ciemną masą, która tak, nic nie zrozumie. To jest zbyt skomplikowane, ogryć. Zresztą pierwszy wniosek syndyka jasno pokazuje. On bezczelnie występuje w pierwszym wniosku przed 4 lat do sądu, jak się to postępowanie zaczyna, o zgodę na to, co dostał 8 sierpnia po batalii 4-letniej z nami. O zgodę na odstąpienie od przetargu. To chyba jest jasny obraz tego, co się działo w tym postępowaniu upadłościowym. Myśmy przeszli wszelkie szczeble parlamentarne, rządowe, wszystkich poinformowaliśmy w tym państwie, co jest do odzyskania w Skok Wołomin, że będzie gigantyczne pranie pieniędzy, jeżeli odstąpicie od tego przetargu, jeżeli pójdziecie na rympał z nami, jeżeli zakopiecie nas żywcem, tak jak mówiliśmy im, doprowadzicie do precedensu, że tylko w tym przypadku nie da się zrobić wyceny i sprzedaży w przetargu, tylko dlatego, żeby ukryć ślady i przeprać tą ogromną ilość pieniędzy. Ostrzegaliśmy i o tym, że jeżeli nie dojdzie do tego przetargu, nie mamy innego wyjścia, ale pokażemy świadków, pokażemy zeznania tych świadków, którzy do nas dotarli, którzy zostali, tak jak pan Henry, który tu występował, wywłaszczeni z całego majątku. Ten majątek został im ukradziony przy okazji tych słupów, tak zwanych kategorii VIP, którzy tam się na nieszczęście swoje znaleźli. Ci ludzie są zdeterminowani i zeznają o kulisach tego przekrętu, o tych, jakie kancelarie prawne za tym chodziły, jakie kancelarie prawne współpracują, pośredniczą między syndykiem a organizatorami tego precederu, bo to są zasadnicze dowody te, których boi się prokurator Święczkowski, prokurator Ziobro, prokurator Ostrowski. Oni nas wyrzucają, nie dopuszczają do głosu, zatykają uszy przeciwko tej prawdzie, która dotyczy syndyka Kochańskiego, która dotyczy jego roli w postępowaniu upadłościowym Skok Wołomin i tak naprawdę jego roli takiego, powiedziałbym, czarodziejskiej różdżki w zaczarowaniu tych 4 miliardów, żeby nie znaleźli się sprawcy. Ja może wytłumaczę coś, co powiedział pan Marcin Karliński przed chwilą, że prokurator się boi. Coś, co znane mi jest z przebywania z politykami, zaprzeczając jednocześnie temu, że prokurator w ogóle się może bać.
Kochani, polityk ma bardzo dużą moc sprawczą. Polityk partii rządzącej w tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Nawet szczebla lokalnego ma gigantyczne znajomości w sądownictwie, w prokuraturze, w policji, we wszelkiej formacji, która podlega pod jakiekolwiek ministerstwo. Jak oni to robią? Wszyscy wiemy, że zmienia się rząd. My wybieramy Prawo i Sprawiedliwość, czy PiS, czy SLD, tak jak dawniej bywało. A ta partia wtedy rządząca wymienia na przykład naczelników urzędów skarbowych albo wymienia komendantów policji wojewódzkich. Najpierw tego komendanta oczywiście głównego, bo sama partia nie może wymieniać poszczególnych komendantów miejskich czy wojewódzkich. Robi to komendant główny policji, a więc wystarczy swojego człowieka wepchnąć na funkcję komendanta głównego policji, a minister spraw wewnętrznych zapewne sobie z tym poradzi. I później następuje cała lawina poszczególnych zwolnień i awansów. Jeżeli lokalny komendant miejski policji złoży odpowiedni hołd albo akurat będzie przypadkowo z tej opcji, wtedy on zostaje na funkcji komendanta. Ale jeżeli nie złoży hołdu, to komendant wojewódzki, ówcześnie wymieniony, wymienia komendanta miejskiego policji na takiego, który będzie się słuchał rozkazów komendanta wojewódzkiego i komendanta krajowego. I później urządza się już różnego rodzaju imprezy. Na przykład promocja na stopnie wojskowe, gdzie zapraszany jest do takiej komendy miejskiej komendant wojewódzki, zapraszany jest oczywiście poseł partii rządzącej w kraju i komendant wojewódzki na przykład dziękuję posłowi z partii Prawo i Sprawiedliwość, taki przykład, za to, że tu możemy w tej uroczystości nadawania tych stopni wojskowych brać udział i tak dalej. I ci policjanci, którzy słyszą swojego szefa wojewódzkiego, nawet już nie miejskiego, który uprawia czołobitnię przed posłem takim lokalnym partii rządzącej, pomyślcie, jak się zachowa taki policjant, gdy taki poseł będzie pijany jechał samochodem i ten policjant go zatrzyma. Czy policjant skuje w kajdanki takiego posła, i będzie czekał, bo za godzinę zadzwoni komendant wojewódzki, żeby zrobić mu krzywdę, straci dorobek życia, straci możliwość pobierania emerytury, czy inaczej powie, panie pośle szerokiej drogi, niech pan spokojnie, bezpiecznie jedzie do domu, jak pan chce, to my pana będziemy tu asystować. Tak się dzieje nie tylko w przypadku policji, nie tylko w przypadku prokuratur. W ten sposób politycy, nawet szczebla lokalnego, wyrabiają sobie takie chody, o których nam się nie śniło. I tak samo dzieje się z różnymi służbami. Każda służba ma dowódcę, przywódcę, najważniejszą osobę i przez tą najważniejszą osobę mogą przepychać sobie w każdej służbie, co chcą. A więc w przypadku skoku Wołomin ja nie wierzę w to. Nie ma takiej możliwości, żeby ta bierność prokuratorów, funkcjonariuszy różnych agencji, instytucji była spowodowana ich lenistwem, brakiem kompetencji, tylko zwykłym, zajęczym strachem o to, że politycy, którzy pokazali, co mogą zrobić, tak, wymienić jego szefa, wymienić jego samego, kogokolwiek, nie zemszczą się, gdy oni zaczną te postępowania zgodnie z interesem społecznym, interesem Polaków wszczynać. Może ja uzupełnię, jak my widzieliśmy ten strach, bo przerabialiśmy to, o czym pan mówi. Te zmiany kadrowe w prokuraturze na przykład, gdzie wierząc w dobrą zmianę na początku tej afery, no, obijaliśmy się o tych prokuratorach, składaliśmy zawiadomienia przeciwko syndykowi od stycznia 2016 roku. Proszę sobie wyobrazić, że ta Rada Wierzycieli, która się odbyła 8 sierpnia, to naprawdę była rada nielegalna.
I to potwierdził jeden z prokuratorów prokuratury Brudnowskiej, gdzie toczyło się wtedy postępowanie przeciwko syndykowi Lechosławowi Kochańskiemu. On po prostu skierował do sądu pismo na skutek naszego wniosku, że myśmy go zaalarmowali, że proszę Państwa, prokuratura nie reaguje, a w tym postępowaniu upadłościowym Skok Wołomin jest prawo łamane w sposób nagminny. Na przykład powołuje sędzia w pierwszym roku postępowania upadłościowego Radę Wierzycieli w składzie, który jest pobierany z tak zwanej czapy, czyli mówiąc krócie, nieuprawnionym składzie. Ten prokurator, jak to zobaczył, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale mogę to odtworzyć z prokuratury Brudnowskiej, wysłał do sądu pismo, że prosi o to, o rozważenie decyzji, o odwołaniu, zaniechaniu obrad tej Rady Wierzycieli trzyosobowej, czyli członek BFG, członek NBP i jeden deponent, bo on jest nieuprawniony. Ten skład rzeczywiście jest nieuprawniony, ponieważ Rada Wierzycieli ma reprezentować większość wierzycieli, a wierzytelność mierzy się w sposób wyłącznie finansowy. Więc członek Rady Wierzycieli z ramienia NBP, pan Krzysztof Senderowicz, jest członkiem tej Rady nieuprawnionym. Jego nie powinno tam być z racji na to, że NBP ma wierzytelność w wielkości 400 tysięcy złotych, a 300 wierzycieli prywatnych ma większą wierzytelność niż dokładnie członek Rady z ramienia NBP. No więc ten prokurator napisał pismo do sądu bez odpowiedzi. Cisza. Prokurator, który tam się zmienił wtedy w prokuraturze Brudnowskiej, pan Blachowski, dosłownie jak widział nas po tych pierwszych kilku spotkaniach, kiedy oni zrozumieli, że my mamy rację, uciekał po schodach jak gówniarz przed nami. Nie chciał rozmawiać. Panią prokurator, którą powołali z urzędu do uczestnictwa w tej Radzie, pseudo-Radzie Wierzycieli, która jest bezprawna, tak jak Państwu wykazałem i pokazał to jeden z prokuratorów, który wystąpił przed szereg, prawda? No rzeczywiście, to nie ma prawa taka instytucja funkcjonować, bo chodziło o to tylko, żeby instytucje państwa miały w niej większość, bo inaczej nie przegłosowaliby tych wierzycieli, deponentów, którzy tam mają znacznie większe wierzytelności. Pani prokurator, która została z urzędu na skutek naszych nacisków na ministra Ziobrę powołana, nie zabrała nigdy na żadnej z tych rad wierzycieli głosu, nie złożyła żadnego pisma, mimo alarmujących, cały czas płynących od nas informacji. Ona cały czas robi duże oczy, jest tam tak z ewidentnym słupem, prokuraturem niemową. Musieli to zrobić, wykonać taki ruch, żeby prokurator wstąpił to postępowanie, ale oddelegowali słupa, zwyczajnego słupa. Ja myślę, że to jest ten słup. Inteligentna, bystra kobieta po studiach, po aplikacji, tylko ma rodzinę, chce dotrwać do emerytury. Ja myślę, że to są decyzje odgórne. One płyną nie nawet z samego, powiedziałbym, prokuratora generalnego Ziobry, który jeszcze jak nie był tym prokuratorem, to zaklinał się przed nami, że to będzie priorytetowa afera, że on ją wyjaśni, jak tylko PiS dojdzie do władzy. Po pół roku myśmy tego człowieka nie poznawali. On pierwsze spotkanie, jak tylko został ministrem z nami w Ministerstwie Walejach Ujazdowskich, jeszcze rozumiał, co do niego mówimy, ale pół roku później już kontakt się całkowicie urwał. On już zrozumiał, jak ta afera ma przebiec, jaka jest rola prokuratury i ministra sprawiedliwości w zamieceniu tej afery. I kolejne jego decyzje świadczą o tym, że zrozumiał, że te decyzje polityczne, na które na niego spłynęły z góry, nie wiem, z Nowogrodzkiej, a może gdzieś tam od Schetyny, nie mam pojęcia, bo to jest wspólna afera. Dokładnie. Proszę zwrócić uwagę, do tego zmierzam, kochani. Przestańmy też tylko i wyłącznie winić tych prokuratorów, tych sędziów. Oni są słupami, a nawet być może samego syndyka. A nawet być może to samego jest syndyka. Zwykły cyngiel. Bo ci, którzy tymi ludźmi sterują, mogą ich tak steroryzować, oni mogą z nimi zrobić wszystko. Ale pozwalają im pracować, pozwalają im zarabiać, pozwalają im żyć. Więc całą złość za skutki afery Skok, czyli to nasze przepłacanie, wielkie przepłacanie za transakcje, których dokonujemy w naszych i obcych tutaj działających bankach, to wina polityków, których będziemy na przykład przy tych wyborach wymieniać. Musimy to zrozumieć. To jest bardzo ważne, że ja nie chcę tutaj rozliczać tych prawników, którzy się zajmują waszą sprawą i pewnie jesteście rozgoryczeni, ale
to są tylko kule, a ten, kto naciska spust w pistolecie, to są funkcjonariusze partyjni. To jest afera partyjna. To prawda, to jest afera finansowania sceny politycznej w Polsce. Proszę sobie uzmysłowić, że pierwsza afera, to jest takie domknięcie, bym powiedział, pierwsza afera to afera ArtB, gdzie mamy do czynienia z oscylatorem, gdzie ci dwaj chłopcy początkujący w biznesie nagle robią ogromny biznes i wyłudzają z polskiego systemu bankowego na dzisiejsze pieniądze, chyba też podobnie jak skok Wołomin 4. Śmieszne, że tak. Dwóch okradło system. Tylko, że proszę zwrócić jedną uwagę. Na tyle wtedy jeszcze byliśmy państwem prawa, że ci dwaj goście musieli uciekać do Izraela, musieli gdzieś się schronić. Ach, racja. W tej chwili ci, którzy tą samą rolę odegrali, co tamci w aferze Skok Wołomin i robili to 15 lat i robili kolejny, to był ich kolejne zadanie służbowe, które... Śmieją się które, w twarz. Oni się śmieją, oni chodzą na wolności, oni dalej wrócili już do tej pasty przysłowiowej i dalej w tych swoich biurach kolejne interesy kręcą. Bardzo dobry... To jest charakterystyczne, że odebrano nam już całkowicie to, ten atrybut państwa niezależnego i państwa, które broni swoich obywateli, że ci ludzie, którzy robili aferę Skok Wołomin, nie muszą nigdzie uciekać w tej chwili. To prokuratorzy Święczkowski, Ostrowski, Grzyb czy Ziobro uciekają przed nami. Bo my po Radzie Wierzycieli poszliśmy do prokuratury zaraz, widząc, co tam się dzieje i to, co syndyk wyprawiał na tej Radzie Wierzycieli, że przyprowadził dwóch goryli jeszcze do pilnowania, żeby ktoś tam nie zakłócił dwóch takich osiłków, stało przed drzwiami, nie zakłócił przebiegu tej Rady Wierzycieli. To, że nie pozwolił zabrać głosu w ogóle na Radzie Wierzycieli i wszyscy jak jeden mąż tych instytucjalnych dwóch wierzycieli NBP i BFG przegłosowało to odstąpienie od przetargu i natychmiast pani Tesserę z BFG i pan Krzysztof, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, z NBP uciekli zaraz po tej radzie w towarzystwie pani prokurator, która miała asystować w prawomyślnym przebiegu tej rady. Nie dopuszczono przedstawiciela deponentów do głosu w ogóle na tej radzie. Pisma złożone z wyceną, z tym, że rzeczywiście dopuszczacie się państwo działania na szkodę przynajmniej na 1,5 miliarda. Dostali pismo z wyceną. Pozwał was któryś z przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość za pomówienie? Nie doszło jeszcze do takiego pozwu, ale myślę, że wszystko przed nami. Pozwalają się nazywać złodziejami i odwracają uwagę... To znaczy, panie redaktorze, jeżeli mówimy tak ogólnie i nazywamy tam ogólnie partią tą czy tamtą złodziejami, oni się tego nie boją, bo jakby ten poziom ogólności ich nie rusza. Dopiero się boją tego, jeżeli, tak jak w przypadku tej afery, zaczynają przychodzić świadkowie i mówić, jak to było w rzeczywistości, kto za tym stał, kto stoi za kontaktami teraz z syndykiem, w czyim interesie syndyk działa, jak to ma przebiegać, że syndyk obiecał, że te nieruchomości zostaną zwolnione, czyli już wiedzieli, naplanowali to, że nie będzie żadnego przetargu znacznie wcześniej, bo gdyby tak nie było, syndyk nie straciłby wszelkie prawa do zarządzania tym majątkiem w momencie, jak kupuje to bank. Niech mi pan powie, bo zapewne pan wie, czy aparat państwowy, Partia Prawo i Sprawiedliwość, podobno dobra zmiana, jest w stanie pana syndyka Kochańskiego, który ewidentnie tutaj działa na szkodę państwa polskiego, łamie prawo, czy jest w stanie zdyscyplinować, zabrać mu sprawę, pozbawić prawa do wykonywania zawodu syndyka czy funkcji syndyka? Oczywiście, że tak. Wystarczy wykonać jeden ruch, o którym informowaliśmy ministra Ziobro, wierząc jeszcze wtedy, 3 lata temu, jak to zaczął syndyk Kochański wykonywać te wszelkie nieuprawnione działania, wierząc, że im zależy na tym, żeby to poszło ścieżką tak zgodną z prawem, wystarczy postawić syndykowi któryś z kilku stron zarzutów, które w pozwie złożonym przez zawiadomienie o przestępstwie zostały blisko 4 lata temu złożone, a nie robi się tego i wtedy pozbawia się syndyka w momencie pierwszego zarzutu, pozbawia się go licencji syndyka, bo to musi być osoba o nieposzlakowanej opinii,
a nie osoba na przykład, która w przypadku pana Dąbkowskiego została usunięta z funkcji syndyka i siłą w towarzystwie ABW dopiero znalazły się sprawozdania syndyka w szufladzie przewodniczącego sądu, wyżej, nie u syndyka, przewodniczącego sądu na ulicy Czerniakowskiej. Nie pamiętam nazwiska, ale to może pan Krzysztof wyjaśni potem. Tylko takimi metodami ręcznego sterowania można tym ludziom wejść w paradę. Ale jak chce Prawo i Sprawiedliwość, to wchodzi pozbawia z ręcznym sterowaniem. Tak jest, pozbawia syndyka tej funkcji. Mogli go pozbawić 4 lata temu tej funkcji, bo już pierwsze przewinienia jego były w tym postępowaniu. Nie robią tego, czyli działa na ich korzyść. Ale czy partia rządząca obserwuje sprawę, czy odwróciła się i udaje, że nic nie widzi? Jak najbardziej obserwuje sprawę. No to jak obserwuje i widzi jego działania, tego syndyka, i nic nie robi, no to co ja mogę sobie pomyśleć? Syndyk działa na korzyść partii rządzącej, żeby to było jasne. Jeżeli wyprowadziło się stamtąd tak ogromne kwoty, te opcje polityczne przewijały się przez te imprezy z Kogło, oni funkcjonują we wspólnych przedsięwzięciach biznesowych, to nie celem postępowania upadłościowego jest odkręcenie tego i oddania z tego jak największą liczbę pieniędzy poszkodowanym, tylko celem jest działanie na rzecz osób, które wyłudzały te pieniądze, bo to jest w interesie tego patologicznie rozumianego państwa. Panie Marcinie, niech pan mi pozwoli troszkę poskakać wokół sprawy Skok Wołomin, żeby to nagranie rzeczywiście było ciekawe, żeby nie nużyło. Sprawa wokół Skoku Wołomin, myślę, że pan ma też wiedzę, bo jak nie wy, to kto? Są nieraz wyciągani jak królik z kapelusza, pewni ludzie, co to niby coś tam wiedzą o skoku, a rzeczywiście nic nie wiedzą o skoku i zmieniają w ogóle temat. Ale ja bym chciał, żeby pan mi powiedział, słyszałem o takim SK Banku, który też został gdzieś w okolicy tej afery zbankrutowany i tam jest postać pana Roberta Perkowskiego, burmistrza gminy Ząbki, który zanim SK Bank zbankrutował, wpłacił pieniądze gminne jako burmistrz do tego SK Banku, a za kilka dni już ich nie było, bo bank zbankrutował. Znany panu jest ten przykład, bo znany o tym się dziś mówiło. Generalnie. Może pan opowiedzieć tę sytuację? Podobna sytuacja była w Skoku Wołomin również, bo w Skoku Wołomin mamy jako największego rzekomo poszkodowanego deponenta i członka rady wierzycieli, pewną panią notariusz z Ostródy, która o dziwo była prokurantem większości firm pana Janowicza, którego pikantnie opisywał biznesmena związanego z branżą hazardową i z handlem paliwami. Opisywał w listopadzie 2017 roku pan Piotr Nisztor w artykule w Gazecie Polskiej jako ten jeszcze nieodkryty aspekt afery Skok Wołomin, czyli prania brudnych pieniędzy z nielegalnych biznesów. Ale to największy deponent Skoku Wołomin, daję przykład. Który dziwnym trafem wpłacił pieniądze? Dziwnym trafem miał tam 4 miliony depozytów i tych 4 milionów nie odzyskał. I dzięki temu został członkiem Rady Wierzycieli, jak zaczęło się zrobić głośno. Można powiedzieć, tak, że ten biznesmen od handlu tymi paliwami jest jednym z was, tak? No niezupełnie. Jest jednym z grupy ludzi, którzy uczestniczyli w aferze Skok Wołomin w aspekcie prania brudnych pieniędzy. On tam lokował, przepuszczał przez Skok Wołomin pieniądze, żeby je legalizować i dziwnym trafem, tak jak powiedziałem, zostawił tam największego deponenta z największym depozytem. To prokurent jego większości firmy, pani notariusz. Ale jaki to ma związek z tą sprawą, którą pan Perkowski poruszył? Który wpłaca miliony złotych własnej gminy. To niedawno dowiedzieliśmy się o tym aspekcie. Ja słyszałem, że afera Skok Wołomin i SK Bank to nie byle kto mnie o tym informował, bo pan mecenas Lew Mirski, zaufany prawnik pana Macierewicza na początku 15 roku, on mnie ostrzegał tak naprawdę o tym, że niedługo SK Bank również podzieli losy Skok Wołomin. Wróżbita. Tak, wróżbita. To był może jakiś, nie wiem, maj-czerwiec 2015 roku, a SK Bank upadł w listopadzie 2015 roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nawet kasjerki, pracownice SK Banku ostrzegały klientów na 3 miesiące już przed upadłością, żeby wycofywały stamtąd pieniądze, bo jest źle.
bo tam już wszedł komisarz i był ten zastrzyk 500 000 000 z NBP, a tu widzi pan, że na 3 dni przed upadłością bliska osoba, koszula nazwałbym ciało, bo Ząbki to miejscowość, gdzie miasto i gmina Ząbki miało tam rachunek w SK Banku, to lokalny bank wołomiński, który największy bank spółdzielczy tak naprawdę w Polsce, tam działał. I dziwnym trafem pan burmistrz nie wiedział o tym, że może być źle i zdeponował te kilka milionów złotych. Kasjerki wiedziały, ludzie wypłacali, a on w tym momencie wpłacał. I potem rozdzielał szaty, że no cóż, przepadło, dostaliśmy tylko 400 tysięcy z tego. No ciekawy jest los, ale to prokuratura się powinna tym zainteresować, czy naprawdę... Ludzie wybrali no, jakiegoś takiego, przepraszam, bałwana, który pieniądze swoich mieszkańców, swojej gminy wpłaca do banku, o którym już wszyscy w okolicy mówią, że zbankrutuje. Taka historia zapowiedzianej śmierci, tu się kłania. I on te pieniądze wpłaca, gmina traci te pieniądze. A co się później z panem Perkowskim stało? Bo pan Perkowski z jakąś opcją polityczną jest związany? No pan Perkowski jest chyba z tego, co wiadomo, z opowieści świadków czy mieszkańców gminy miast Wołomińskiej i Ząbkowskiej, jest przede wszystkim blisko związany z panem Sasinem. Z Sasinem z PiSu, tak? Z panem Sasinem Sprawa z PiSu, i pięści, tak. Jak to o sobie mówią członkowie tej organizacji. Pan Sasin, jak przeglądał pan te zdjęcia ze Skoku Wołomin, był uczestnikiem wielu naprawdę suto nakrapianych imprez urodzinowych od wielu lat w Skoku Wołomin. Razem z panem Madziarem. Sasin żar za Wołomińskie i pił? No, gdyby tylko tyle, to byłoby fajnie. No. Historię jeszcze opowiada w areszcie pan Polaszczyk, że nie tylko żar i pił, ale brał jakieś koperty, ale to już jego sprawa między Polaszczykiem listy, a Sasinem. Listy wysyłał pewnie do członków. Może puste koperty, nie wiem. Tych, którzy zdeponowali pieniądze, żeby... Więc myślę, że te dwa nazwiska mogą łączyć aferę Skoku Wołomin i SK Banku. A co się stało z panem Perkowskim? No bo ja rozumiem, pewnie że dalej był burmistrzem, ludzie go nie wybrali, tak? Ponownie. Zdaje się, że jakaś protegowana przez niego osoba teraz jest burmistrzem Ząbek. Mieszkańcy Ząbek wybrali osobę, która była prawą ręką tego, który ich pozbawił pieniędzy. Panie redaktorze, proszę zrozumieć jedną rzecz. Medialnie te afery są ukryte totalnie. Tak. Mieszkańcy Ząbek nie mają, takie nie mają świadomości tak naprawdę. I dlatego wybrali... To lokalna sprawa, że wybrali tego pana, ja nie znam szczegółów. Ale generalnie mieszkańcy naszego kraju nie mają świadomości, jakie pieniądze przewaliły się przez tą pipidówę, nazwałbym to, Wołomin, przy okazji tych dwóch banków. Dwa bliźniacze, widzi pan, w ciągu roku przekręcone na kwotę w sumie na dzień dzisiejszy. Te dwa banki tylko prawie 8 miliardów złotych. To nieprawdopodobne, prawda? I zlokalizowane w miejscowości, no mogli ją zlokalizować jeszcze w Pruszkowie, żeby mówić, że to mafia, Wołomin, prawda? Mafia Pruszków czy Wołomin jest to zamieszana i to oni to wszystko ukradli, żadne życie polityczne się z tego nie finansowało. Gdybyśmy nie właśnie mieli świadectw ten wątek i trzeba zdjęć, dotłumaczyć. Że tak naprawdę siedziała tam cała Warszawka tak zwana na tych imprezach. Bo kochani, jeżeli Skok Wołomin dawał reklamy dla mediów głównego nurtu, no to nie dziwcie się, że później w tych mediach głównego nurtu ci, a nie inni politycy są zapraszani do dyskusji i swoje pseudomądrości wam wygłaszają. A wy ich potem wybieracie ponownie na te same funkcje. Co się stało z panem Robertem Perkowskim po tym, jak przestał być burmistrzem Ząbek? Czy ten człowiek za ten swój głupawy ruch ekonomiczny stał się pariasem, gdzieś zaszył się na wsi i zarósł i śmierdzi? Czy może wręcz przeciwnie, jak się marnuje w Polsce pieniądze publiczne, to się jeszcze awans dostaje? No, zdaje się, że to drugie rozwiązanie, bo z tego, co plotki mówią, to ten pan dostał jakąś dobrze płatną posadę, zdaje się, w PGNiG-u, w którejś spółek skarbowych. W energetyce teraz jest fachowcem? Tak. Ale to, wie pan, o takich funkcjach... To chyba funkcja polityczna. Decyduje któryś z ministrów dobrej zmiany. No. Bardzo przepraszam, ale ten główny uczestnik tych imprez alkoholowych z Kukułom jest teraz szefem, jak pan wie, Komitetu Stałego Rady Ministrów. To nie byle fucha, pan Jacek Sasin.
a jego poprzedni przełożony... Ten porządny Sasin, który tak ładnie mówi tak, w tych tak, mediach tak. Głównego nurtu, wiarygodność, taki misiek, tak? Tak. To... A jego poprzedni przełożony, czyli były burmistrz Wołomina w czasie, kiedy ta impreza w Skoku Wołomin nabierała obrotów, pan Madziar, jest tym razem jego zastępcą gdzieś tam właśnie w Kancelarii Rady Ministrów. Więc można powiedzieć z Wołomina do, jak to określić, no na salony, no taka, był niedawno nawet artykuł w jakimś Newsweeku czy gdzieś, premier z Wołomina, gdzie kulisy tych karier związanych z aferą Skok Wołomin są nieco szerzej wyjaśnione. Ja tak sobie wyobrażam, wie pan, my opowiadamy o tych aferach, o Skoku Wołomin, za moment będziemy rozmawiali o Frankowiczach, bo powinniście się solidaryzować, skokowcy z Frankowiczami powinni się no, całe społeczeństwo jest równo upione, więc to nie ma znaczenia. Chcą nas podzielić tak, że tak już nawet Michalkiewicze i inne dziwolągi medialne próbują na was przerzucić odpowiedzialność, tak jak nawet ja tak myślałem, że no, skoro Frankowicze zaryzykowali, poszli sobie na jakieś gierki giełdowe, no to sami są sobie temu winni, a kochani, to jest nieprawda. Ci ludzie zostali wmanewrowani, nie mieli żadnej świadomości, tak jak my jesteśmy w innych sytuacjach wmanewrowywani w różnego rodzaju przepłacanie i czyhają na nas pułapki zastawione przez oszustów ekonomicznych, jak i polityków, więc powinniśmy się z nimi solidaryzować, bo jak się z nimi nie będziemy solidaryzować, to gdy do nas przyjdzie cwaniak nas orżnąć, to Frankowicze powiedzą, jesteście sami sobie winni, bo nie macie doktoratów z ekonomii pokończonych. No nie idzie w przypadku większości społeczeństwa, w ogóle nawet dużej grupy społecznej, posiadać taką wiedzę, a więc jedyne, co nam zostaje, to właśnie ta solidarność. Solidarność, powiedziałbym jeszcze, medialna. Jedną rzecz bym tutaj wtrącił na tym etapie naszej rozmowy. I zaraz jeszcze chciałbym o panu Sekielskim, który obiecał, że nakręci film i zbierał pieniądze. Tak, no zebrał te pieniądze, na pewno temat jest lotny i nawet chyba używa bez jakiejś autoryzacji czy opłat zdjęcia ze strony stowarzyszenia, czy nasze generalnie zdjęcia, no dobrze, do tego, ale żeby reklamować tą swoją akcję. No zebrał prawo te pół prasowe miliona. Trochę pozwala. Tak, okej, tylko że kwestia jest rzetelności dziennikarskiej, co on za ten temat, co on za temat ma zrobić, bo ja nie podejrzewam, żeby był w stanie ruszyć nazwisko pana Piotra Sopy, pana Filipa Pukaczewskiego, czy pana Krzysztofa Siemaszko, którzy rozgrywają tą aferę razem z syndykiem na etapie postępowania upadłościowego i którzy są świadkami koronnymi i dobrymi wujkami dla prokuratury. Prokuratura wybiela te postacie, a my mamy świadectwa, że te postacie tak naprawdę zajmują się przykrywaniem afery Skoku Wołomin. I jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o dyscyplinę medialną w tej sprawie, to my odczuliśmy ją bardzo boleśnie od momentu, jak zaczęliśmy się spotykać z wiceprzewodniczącym KNF-u. Od czerwca 2018 roku. Zaczęliśmy być postrzegani jako groźni. Te spotkania zakończyły się urzędowymi pismami przewodniczącego KNF-u do sądu i do syndyka, punktującymi zaniechania w postępowaniu upadłościowym. I nagle my, jako stowarzyszenie, przestaliśmy być w ogóle zapraszani do jakichkolwiek mediów. Od telewizji Republika niszowej po inne kanały, łącznie z No już nie z taka niszowa, bo Republikę wsadzono w multipleksy, łącznie, wsadzono w kablówki, spokojnie. Okay, łącznie z telewizją Trwam, która w tej sprawie jako jedyne masowe i tak naprawdę języczek uwagi medialnej dla partii rządzących, dla w tym momencie dla PiS-u, odwróciła się od nas. Tak jakby zapadły jakieś decyzje. Na etapie myśmy mieli poziomu spotkanie. Przedszkolaka mogliście występować, ale gdy już dorośliście, to już nie. Może uszczegółowię. Myśmy mieli spotkanie z ojcem Rydzykiem w listopadzie 2018 roku. A przecież on tak walczy o Polaków, prawda, o interes Polski. Ale każdy się czegoś boi, każdego można nastraszyć. Ja zakładam, że środowisko telewizji Trwam i Radia Maryja zostało nastraszone, a może zachęcone finansowo do tego, żeby tą sprawą się nie zajmować. Dlatego, że największy klangor
podniósł się w tej sprawie. Po naszym występie na antenie telewizyjnej Telewizji Trwam największe przerażenie wśród tych, którym się przekręt mógł nie udać. No, duży zasięg. Duży zasięg i przede wszystkim... Na dziennikarzu spoczywa odpowiedzialność za losy państwa i społeczeństwa. Jeżeli dziennikarz, nadawca, wydawca nie korzysta z narzędzi, unikalnych narzędzi, jakie dało mu polskie państwo, polskie społeczeństwo i nie nagłaśnia prawdy o ważnych społecznie sprawach, to, przepraszam, choćby to był ksiądz, to jest nic nie warte. No i to jest... Nie chcę użyć gorszych słów. Troszkę idealizuje pan sytuację, dlatego że w tak skorumpowanym państwie jak Polska, gdzie jak pan widzi te afery finansowe na taką skalę odgrywają się, robione są w białych rękawiczkach i robią je ludzie w białych kołnierzykach, mają ci ludzie służb, którzy układają to życie polityczne, mają tak ogromny wpływ również na hierarchię kościelną i te świadectwa, które do nas spływają, ludzi, którzy brali udział w tej aferze, jacy ludzie tam przychodzili, jakie wpływy hierarchów były również w trakcie rozgrywania tej afery. Ale hierarchowie nie mają możliwości nacisnąć zakonnika Tadeusza Rydzyka. Nie mają nad nimi, nie ma władzy. Rydzyk podlega Watykanowi i teoretycznie mógłby okazać niezależność. Powiem tylko tyle. Ojciec Rydzyk wtedy w listopadzie 2018 roku zasugerował, żebyśmy spróbowali to nagłaśniać w mediach internetowych. Czyli mówiąc w skrócie, że sam już się tym nie będzie zajmował. Rzeczywiście nie mieliśmy już żadnej audycji, ani polskiego punktu widzenia, ani w Telewizji Trwam. I dlatego poszliście na przykład w Realu 24. Żadnej audycji. No próbowaliśmy wszędzie, ale chciałbym dokończyć tylko ten wątek, bo to bardzo ważny wątek dotyczący Telewizji Trwam i Radia Maryja. Zdobywając przez te następne pół roku pełną wiedzę na temat tego, jakimi środkami ci ludzie służb wpływali na Kościół, jak próbowali Kościół wikłać przy okazji tych afer finansowych. Próbowaliśmy... Wie pan, tak, to każdy by się chciał dać uwikłać, obdarowywany pieniędzmi. No, nie, panie Marcinie, ja tego nie łykam. Próbowaliśmy dotrzeć, jeszcze takim rzutem na taśmę, chyba 2 tygodnie temu. Uwikłani przez darowizny finansowe, no niesamowite. Chyba 2 tygodnie. Już ich żałuję. Chyba 2 tygodnie temu, ja nie mówię o darowiznach, mówię o innych sytuacjach. Próbowaliśmy chyba 2 tygodnie temu dotrzeć osobiście, wybrać się do Torunia, dotrzeć do ojca. Przyjął nas, niestety nie udało się to, przyjął nas ojciec Jan Król. No i po prostu w krótkiej rozmowie wytłumaczył, że nie będą się tą sprawą zajmować. Radźcie sobie sami. Radźcie sobie sami. To bardzo, a następna audycja zaczynała się... Bo to prawdziwie propolska, jesteśmy dla was, kochani Polacy. Tak? Nie, to audycja, tym dżinglem gdzie indziej się zaczynają audycje. No wie ale, pan, ja kilka mediów znam, ale, które tak mówią. Ale to bardzo bolesne dla nas, bo myśmy przez całe te 4 lata wiązali bardzo duże nadzieje z tym, że jednak da się zwyciężyć zło dobrem. A okazuje się, że jest taka afera, w przypadku której jest odpowiedź, radźcie sobie sami. Ja może tutaj wytłumaczę jedną rzecz. Dlaczego tak się uwziąłem na tych polityków? Dlaczego uważam, podzielam pana zdanie, państwa zdanie o tym, że politycy to uknuli, zaplanowali, działali wspólnie i w porozumieniu, żeby móc finansować na przykład własne kampanie wyborcze, żeby swoim dzieciom, a politycy to nie tak jak my, przeciętny Polak, jedno dziecko, góra, dwójka. Oni mają od 3 wzwyż, bo ich stać. I finansowali swoje pisklęta, przynosząc do gniazda zrabowane łupy. Kochani, zrozumielibyście to, gdybyście się znaleźli w takim systemie, bo to nie jest tak, że iluś polityków tak jakoś przypadkiem wychodzi, że oni tutaj coś próbowali, tam został prezesem, dostał pieniądze, ale mu się nie udało, to przeszedł tam dostał pieniądze. Jakiś taki szczęśliwy chłopiec, jeden z drugim i jakaś dziewczynka od czasu do czasu. Jakieś takie szczęście, że oni czegoś nie dotkną, to wszystko jest, no, się pali, wszystko idzie w zgliszcza, a oni jakoś tak
szczęśliwie wychodzą jeszcze zarobieni z tej sytuacji. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Spróbujcie się dostać do takiej grupy. Jest teraz kilka systemów, które kwitną aferami w przyszłości. To wiecie, co usłyszycie? Spadaj pentaku. Spadaj pentaku. My cię tu nie chcemy. Kasa. A tu proszę bardzo, jakoś tak grupa ludzi w polityce, ten nic nie widział i samo się wszystko dzieje i wszyscy oni są zarobieni. To nie jest przypadek, to jest spisek. Tak, dokładnie. Jest to żerowanie na tej społecznej funkcji, która powinna być pro publico. Tu nie ma w ogóle żadnych autorytetów. Ci ludzie po prostu od szeregowego posła po szefów, nie wiem, komitetów wykonawczych, czy szefów biura prezesa Kaczyńskiego. Oni na tą aferę mają uczulenie. No, podam panu prosty przykład. W momencie, jak ta afera wchodzi w kluczowy ale panie czas Marcinie, ręcznego ja przepraszam, sterowania. Oni muszą te afery robić. Politycy muszą te afery robić, bo media, które prezentują ich sylwetki pod wybory, czyli robią im kampanię wyborczą, niekoniecznie w tym ostatnim okresie, tym już legalnym, ale i wcześniej, powiem ich językiem, chcą żreć. I politycy muszą im te pieniądze w zębach przynieść. To nie jest przypadek, że w jakimś medium pojawia się na przykład pan Marek Jurek, pojawia się pan Macierewicz, pojawia się jakiś poseł Przeszta z innej partii, bo mają się tam pojawiać, bo mają prezentować ich sylwetki i nakłaniać państwa do głosowania na szyldy partyjne. To nie jest przypadek. Media bez pieniędzy nie istnieją. Jeżeli jakieś medium nie ma finansowania, to po prostu pada jak telewizja CW24. Mam nadzieję, że program, musisz to wiedzieć, nie padnie. Choć dowiecie się państwo już po czasie pewnie, potem będę dostawał pytania, a dlaczego trzeba było powiedzieć. Media bez finansowania nie żyją, więc politycy te pieniądze muszą tym mediom w zębach zanieść. Skąd mają wziąć te pieniądze? Najtańsze pieniądze. Przecież nie są w stanie zarobić, muszą ukraść. Komu? No nam, społeczeństwu. Dlatego mamy tak ciężko, dlatego mamy pod górkę, dlatego ludzie, z którymi rozmawiam, nawet zadowoleni z życia, nawet posiadający jakiś stan majątkowy posiadania, gdyby taką samą energię, taką samą siłę, czas poświęcali pracując na rynku amerykańskim, nawet niemieckim, byliby multimilionerami. A tu po prostu mają dom, mają rodzinę, samochód i się cieszą. Boją się cały czas, że ktoś zakończy ich karierę biznesową, bo wykonali jakiś ruch niezupełnie politycznie korzystny. W takim kraju żyjemy. Teraz może o Frankowiczach. Czy pana zdaniem, gdyby pan był premierem RP, premierem Polski, czy byłby pan, troszkę takie sztuczki tu używam, stawiam pana w pewnej roli, czy byłby pan w stanie odzyskać pieniądze, które Frankowicze stracili, cały czas przepłacają, cały czas bólą do banków ciężkie pieniądze, czy byłby pan w stanie znaleźć winnych i odzyskać te pieniądze? Trudne pytanie. No, bardzo proste. No, taki precedens już miał miejsce. Trochę w kraju mniejszym, ale wydaje się, że... Tak, żeby społeczeństwo nie straciło, dodaję, no, bo próbuje się nas skłócić, tak? Nas, którzy nie braliśmy kredytów, z tymi, którzy brali kredyty. I jak to Michalkiewicz mówi? To ja mam teraz spłacać kredyt za tego, który chciał sobie tam zaryzykować we frankach? Nie chodzi, panie Michalkiewicz i inni cwani publicyści i politycy, o to, żeby reszta społeczeństwa spłacała te pieniądze. Tu przekazujecie fałszywe informacje. Chodzi o to, żeby te pieniądze spłacili ci, którzy są winni tej afery, a nie niewinne społeczeństwo. Więc wracam do pytania, które panu zadałem. Czy byłby pan w stanie odzyskać te pieniądze i zadowolić Frankowiczów? Może dam przykład. Na Węgrzech, bo do tego chciałem nawiązać, ta operacja już została przeprowadzona na samym początku przez Orbana, bo wiedział, że to jest najważniejsza operacja. Zaufania, ulżenia społeczeństwu, pogonienia geszefciarzy, przekręciarzy, lichwiarzy. No bo to jest czysta lichwa, to co zrobiono w skali masowej z Frankowiczami. Tylko że na Węgrzech miała trochę wcześniej jeszcze dosyć głośna afera, gdzie poprzednią partię nagrano jakoś podstępnie, gdzie oni się deklarowali, że
kradli, kradną i będą kraść. U nas niestety to nagranie... Które... Programowano społeczeństwo, że trudno już tak musi być. Tak musi być. U nas niestety jesteśmy na tym etapie, że nie mamy takiej postaci tego gatunku co Orban. I jesteśmy na tym etapie, że właśnie oni kradli, nie wystarczyło, kradną nie wystarczyło i będą panu Kaczyńskiemu postać przy panu Orbanie. Nie wystarczy postać. Dwa razy się z nim spotkać, bo część społeczeństwa uwierzyła, że to jest drugi Orban. Trzeba się przygotować jeszcze do takiej funkcji męża stanu. Pan Kaczyński, nawet przy okazji afery z Kogłowym, próbował pomóc na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak naprawdę nie pomógł, tylko odwlekł wyrok na nas o 4 lata. Nic się nie zmieniło, syndyk zarobił jeszcze przy okazji ogromne pieniądze. Ale powiedział jasno, że on w Ministerstwie Finansów nic nie może, a ta sprawa nadzoru nad systemem bankowym rozgrywa się z udziałem ministra finansów, premiera i najwyższych instancji w tym państwie. Oni za tym stali, żeby ta afera bankowa, nazywajmy ją tak, skoku tych upadłych wszystkich. Tego domina. Nawet pasuje premier bankier jakoś tak nagle postawiony na funkcję nawet zarządów pani Szydło. Mówiło się, że to Morawiecki steruje, a Szydło jest tylko broszką do jego garnituru. Tak, poza tym wspomnę o jednym wątku dosyć istotnym. Tej rozmowy Morawiecki-Jagiełło, którym oni już w 2013 roku wiedzą, że ręce banki muszą trzymać z daleka od Skok Wołomin, bo to jest afera polityczna, finansowane były różne przedsięwzięcia polityczne. Poza tym pan Morawiecki w 2011 roku jako szef WBK razem nie z kim innym, ale z prezesem Mariuszem Gazdą, szefem Skoku Wołomin, do spółki finansowali największy hit, powiedziałbym, przekrętu wołomińskiego, film Bitwa Warszawska 20 roku, który służył tak naprawdę napędzenie akcji kredytowej Skoku Wołomin, czyli w tej końcówce przed upadłością, w tych 2 latach, nawet posłużono się tym, że tacy ludzie jak Morawiecki czy Gazda ze Skoku Wołomin wspólnie finansowali produkcję, która służyła przestępstwu. Będzie czas jeszcze może ten film omówić, ale wróćmy do odpowiedzi na moje pytanie. Powiedziałem, tak. Ja nic nie zrozumiałem, jako potencjalny Frankowicz cały czas jeszcze nie sądzę, żeby pan był w stanie odzyskać pieniądze. Dobrej zmiany, to powinno być to, co zrobił Orban na Węgrzech. No właśnie, to co zrobił, bo ja nie wiem. Przewalutowanie po kursach takich, jak kredyt był brany. Abstrahując od... No dobrze, ale kto by miał zapłacić te różnice? Nikt by nie zapłacił, banki po prostu straciłyby zysk potencjalny łupienia kredytobiorców. Czyli światowi bankierzy by dołożyli. Tak jest, no niestety tak. Zaryzykowali, lichwiarze trudno nie zarobili. Zagrali na losie 40-letnim kilku milionów członków naszego społeczeństwa, że oni będą przez 40 lat ich niewolnikami, bo nagle z dnia na dzień będą mieli 2 razy tyle do spłacenia kredytu niż ale, mają. Dobrze, panie Marcinie, no, mamy tych ludzi z to PiSu, prawnie którzy powpinali sobie flagi biało-czerwone w klapy. Ale tylko na to i stać. I nie zrobili tak prostego posunięcia, które teraz tu pan proponuje. Gdyby pan tego nie zaproponował, to ja miałem to powiedzieć. Tak chciałem, ale cieszy mnie to, że pan taki stosunek ma, kategoryczny do tych spraw. Czyli ci niby Polacy z Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadzili na terenie, którym zarządzają, przepisu, który mogli wprowadzić, żeby zmusić te wielkie, przebrzydłe, światowe korporacje finansowe do oddania Polakom pieniędzy, które to pieniądze wyciągnęli z ich kieszeni jarmarczną sztuczką. Dokładnie, no niestety są na pasku u kogoś. Zamiast ulżyć... No Morawiecki jest cały czas jednak pracownikiem Światowej Korporacji Finansowej. No, publicznie nazywany był przez uczestników Studio Polska, którzy są osobiście poszkodowani różnymi tragediami życiowymi przy okazji tej afery z Frankowiczami. Był nazywany banksterem, oszustem i złodziejem. To publiczne cytaty, które padły. Tak się dzieje, że albo się broni interesu tych, którzy robią te przekręty w bankowości, albo się broni interesu społeczeństwa. Innego wyjścia nie ma. U nas stała się rzecz odwrotna. W momencie, jak PiS doszedł do władzy, nie zajął się Frankowiczami, nie zajął się Skokiem Wołomin, ale wprowadził ustawę, która zapewniała późniejsze wały, jakie się stały przy okazji afery KNF-u, czyli umożliwiające przejęcia banków za złotówkę. To była pierwsza ustawa w interesie
lichwiarskiej, bankierskiej opcji. Ta ustawa została wprowadzona i teraz dzięki temu pan Czarnecki, dzięki ustawce w KNF-ie, może się domagać w Strasburgu 4 miliardy złotych odszkodowania za to, że podejrzanej też prominencji szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pan Zdzisław Sokal, rzekomo chciał za złotówkę przejąć jego bank. To dzięki tej ustawie i taką ustawę wprowadził PiS jako pierwszą, związane tak z prawem bankowym. Zastanawiam, czy to nie jest strategia na takim rynku jak Polska. To jest strategia, oni myślą, że to społeczeństwo jest tak głupie i dyscyplina medialna jest tak potężna, że te treści się nie przebiją. Niektórzy dziennikarze, nawet tacy najbardziej propolscy, niezależni, dajcie mi pieniądze 24, wykazują takie chamstwo w stosunku do Polaków, że rozpraszają naszą uwagę dziwnymi akcjami, a nie skupiają się, nie drążą, nie potrafią dobrze nacisnąć na stopę rządzących, a przydałoby się na głowę zgodnie z wytycznymi Kościoła, skoro jesteśmy katolicką rozgłośnią, że trudno jest reszcie społeczeństwa rzeczywiście się ogarnąć. Kochani, pozwólcie nam na chwilę przerwy. Po przerwie mam bardzo ważne i ciekawe pytania. Na razie Państwu i Panom dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy.